Ma pan, panie profesorze, w swojej bibliotece skrypt templariusza. W 1979 był pan w Indonezji razem z misjonarzami. Niejaki Amir przekazał panu skradziony z biblioteki skrypt. W 1981 przewiózł go pan do Polski. Skrypt musi trafić do rąk fachowca. W innym wypadku może trafić do rąk faszystów i zostać użyty w celach niepożądanych. Czyli może stanąć na drodze rozwojowi sakralnego archetypu geopolitycznego. Umiejętność ekspansji przeciw wojnie i przeciw sojusznikom Ameryki jest tym, co może uwolnić naszą cywilizację od niepotrzebnych konfliktów i złego, niespójnego pojmowania wiary.